Piotrze, jak się czujesz w tym studiu? Fajnie. Ja się bardzo dobrze czuję, bo jestem w Twoim towarzystwie. Tak. I to mi już od razu daje 100% satysfakcji z tego programu. Gorąco się zrobiło. Powiedz nam proszę o swoich wrażeniach po tym Waszym pierwszym meczu w Pucharze CEF. Nasz przeciwnik to nie był jakiś spektakularnie mocny rywal. Jednym uchem zasłyszałem informację, że coś tam miałeś jakieś małe problemy z szyją. Tak, miałem problemy. A ile poduszek podkładasz, ruchomość, jak się kładziesz spać? Jedną, dwie? Można? Można. This is Sparta, tu autokar, tu powrót, tak opóźniony samolot. Ja troszeczkę, ale... ja mam wschodnie korzenie. Tak. No, widzisz, ja też. Na pewno dla nas to jest duże wyzwanie. I... Martwię się trochę natomiast o Magdalenę Stysiak i Oliwię Różańską. Stawiam kropkę, Piotr, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. I życzymy Wam dobrej nocy.